Pracownia dziennikarska w Olsztyńskim Pałacu Młodzieży to miejsce, w którym nie brakuje uśmiechu, zabawy, ale też ciekawych rozmów i twórczych pomysłów. No na pewno jest bardzo dużo energii, to po pierwsze, i są bardzo, bardzo dobre relacje i to jest chyba to, na czym najbardziej nam zależało, mnie zależało też. Natomiast jeżeli patrzeć tak prozaicznie, to po prostu piszemy pismo i wydajemy to pismo już trzeci rok szkolny. To właśnie tutaj w sali numer 3 powstają kolejne wydania młodzieżowego pisma Ale Numer. Dzieci i młodzież tworzą gazetę od podstaw, piszą teksty, recenzje, dzielą się swoimi refleksjami na temat ulubionych gier, seriali i książek. W gronie twórców nie brakuje również uzdolnionych rysowników i grafików. To daje im, powiedziałabym, moc sprawczą. To znaczy wydaje mi się, że młodzież, która tworzy to pismo, wie, że ma wpływ. Wie, że może coś zmienić, wie, że może przekazać coś światu od siebie właśnie poprzez takie narzędzia, jakie daje dziennikarstwo. Praca nad kolejnymi wydaniami to nie tylko doskonała zabawa, ale też ciekawa forma spędzania wolnego czasu. To nauka nie tylko dziennikarstwa, ale też relacji międzyludzkich, dyskusji, pracy w grupie i tworzenia więzi. Najważniejsze jest to, że jesteśmy tu razem, na żywo, że nie rozmawiamy ze sobą z daleka, tylko że siedzimy tu w tej pracowni bardzo blisko, że dbamy o nasze relacje, o nasze więzi, że jest to taka platforma też do tego, ażeby każdy mógł swój pogląd wyrazić. Bezpiecznie się tu wszyscy, mam nadzieję, czują, bo na tym bardzo mi zależy. Podczas pracy dzieci i młodzież rzadko korzystają z telefonów. Potrzebne są sporadycznie, by sprawdzić użyte w tekście słowo czy zweryfikować zamieszczone w numerze informacje. Doskonale radzą sobie również bez nich. Dzieci uczęszczające do pałacu na pewno nie mają problemu z higieną cyfrową, to znaczy one spędzają o tyle czasu mniej w internecie, ile są tutaj, a są tutaj długo, często i gęsto. Jest tutaj bardzo dużo pracowni, wszędzie jest pełno. A czy zajęcia dziennikarskie polecają koleżankom i kolegom młodzi twórcy pisma Ale Numer? Ja bardzo polecam, zwłaszcza w kontrze, że tak powiem, do innych, bardziej internetowych, multimedialnych zajęć. Uważam, że to bardziej rozwija. Czemu zostałyśmy? No. Bo nam się to podobało. Ludzie, atmosfera, to co robimy, wszystko. Zdecydowałam się dostać, dlatego że jest tu bardzo miło i przyjemnie i czuję się tutaj bardzo komfortowo i mam takie wrażenie, że to jest taka nasza mała rodzinka. Jak czujemy, że mamy siłę i energię, na przykład możemy coś więcej od siebie włożyć do gazety, a jeśli nie, no to też każdy może zawsze ma taką bezpieczną przestrzeń, żeby sobie po prostu odpocząć. Mają, tak jak Elia powiedziała, bardzo miłą atmosferę, są takie luźne. Nawet jak mi się nie chce, mam straszny humor po szkole, to i tak tu przychodzę, bo tu jest takie odskocze, nawet jak to pierwsza godzina często leżę na kanapie w telefonie i nic nie robię, a drugą nagle się odpalam i wszystko jest. Mówimy na różne tematy. Młodzi dziennikarze na pewno będą bardziej świadomymi odbiorcami mediów i łatwiej odróżnią informacje prawdziwe od fake newsów i treści nastawionych wyłącznie na wywoływanie negatywnych emocji. A poza tym zaangażowanie w jakąkolwiek aktywność chroni nas wszystkich przed bezużytecznym spędzaniem czasu przed ekranami.